Thank you.
Jeszcze nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, korzystając z tego, że jesteśmy tutaj wszyscy właściwie w swoim gronie przyjaciół, wielbicieli, talentu Marty Boberskiej. Przyszło mi teraz do głowy, żeby opowiedzieć może taką krótką naszą historię. Kiedy Marta zaczynała pierwsze kroki stawiać w operze, ja już byłem prawie dojrzałym śpiewakiem. Wtedy w teatrze naszego kochanego taty Stefana Sutkowskiego siedziałem z Lidią Juranek, jego żoną, na widowni, na jakiejś próbie. Marta przyszła tam i zaczęła śpiewać. I skojarzył mi się jej głos. Mówiłem wtedy do Lidii, że jako taki promień słońca, ciepły promień słońca. I do dzisiaj mam przyjemność właśnie się przy tym ciepłym promieniu ogrzewać. Całe moje życie od tej pory jest związane z Martą Boberską. To prawda. Sceniczne. Tak. I sceniczne, i nie tylko sceniczne. W każdym razie. I poza sceniczne, bo ileś to my razem zjeździliśmy tego świata. Tak, całe życie z Martą Boberską i oby tak trwało jeszcze wiecznie, wiecznie, wiecznie. Życzę ci, Marto, abyś z każdego dnia pracy miała przyjemność, szczęście i spełnienie. A to jest potrzebne dla nas, wokalistów, spełnienie. Spełniamy się tylko wtedy, kiedy śpiewamy, mając formę właściwą. A jak wiemy, wokalista zazwyczaj ma formę raz w roku i to niestety wtedy, kiedy nie śpiewa. Więc ja... Ale jak widać, Marta sobie z tym radzi świetnie, nawet wydawałoby się, że zawsze ma formę. No ciekawe, jak ona to robi. Ja w każdym razie życzę ci, abyś miała zawsze formę, przynajmniej wtedy, kiedy śpiewasz.